Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, nagrywam ten odcinek od razu, dosłownie od razu po poprzednim, ponieważ no naprawdę fajnie mi się gra teraz, fajnie mi się gra, haha, dobrze mi się gra, tak. Gra mi się teraz tak podoba. Pamiętam, że tutaj jest... brakuje tutaj dźwigni, takiej, no dźwigni, takiego no czegoś, no. Takiego przekrętła, nie wiem jak to się nazywa. Cześć, Bendy! Cześć, Maboy, o co chodzi? Czemu zamknąłeś drzwi przede mną? Ty gnoju głupi, a ja wiem jak tam wejść, czekaj. Bo spokojnie. To jest niezrozumiane. Co tu tam się dzieje? Okej. Okej, zabieram. I uciekam stąd, bo tu się dziwne rzeczy dzieją. Naprawdę. Otwieramy. I wracamy się po Easter Egga. Tak, Easter Eggi. Easter Eggi odkrywał. Zamiast grać. I zupy jeść. No. Cześć! Cześć Dmitry! Dzięki za zajebistą grę. Naprawdę. No. Jakby... po pierwsze, fajnie mi się gra w tą grę. Ona jest taka przyjemna. Nie wiem. Jest to horror, można się bać. Ona jest niekiedy stresująca, ale... w większości jest przyjemna. Taka... no. A to są... to są ludzie, którzy ubóstwiają Bendiego. To jest nowa religia. Atramentowa. No. Tak. Tutaj trzeba teraz... książki. Książki. No. Dokładnie. Tak to działa. Dobrze. Szukajmy książki. Tu jest pierwsza, jakby druga. Wystawające książki, które się świecą nienaturalnie dobrze. Ja pier... okej, okay, o tym zapomniałem. Chill! Okej, okay, o tym trochę zapomniałem. Po części, trochę się wystraszyłem. Ale gdy to zobaczyłem, to sobie od razu przypomniałem, nie? I takie miałem... takie... nie wiem. Nie wiem jak to opisać. Wystraszyłem się czegoś, coś, czego się w sumie spodziewałem, ale nie całkiem. To wszystko twoja wina. Tutaj książka. Ja spierdzielam stąd. I właśnie, właśnie, tutaj jeszcze znowu easter egg, easter egg. Patrzcie. Tych typów nie ma. Spierdzielili, zaraz mnie kurde zjedzą. Na śniadanie, na kolację, na obiad, cokolwiek, ale mnie zjedzą. Okej, okay, cześć. Cześć. Jest to... jak wysoko jestem? No, no, dosyć wysoko, jak tam spadnę, to zginę. To bez dwóch zdań zginę. Ty co tak? Okej. Okay. Tu trzeba zębatkę. Dobra. To ja pamiętam. To dobrze pamiętam, że tu był taki bait z tym kubkiem. Tu trzeba było po prostu przekręcić. A ludzie sobie kurde myśleli, o co kurde chodzi. No. Właśnie tak to było. Okej. Okay. Let's go. Let the show begin. Dawaj gluta. Ty glucie. Spierdzielam stąd. Okej. Okay. Tu się kurwa świeci. What? Czemu to mruga? Półka mruga światłem. To ma dużo sensu. Dobra, dawaj. Kraftujemy. Niezły crafting, nie?
się w Minecrafta grał. Okej. I wchodzimy na drugą stronę. Jak to spadnie, to zginiemy. Powtarzam to drugi raz. Ale tylko, żeby to było oczywiste, nie? Boże, co jak to wygląda tutaj, to miejsce jest okropne. To studio jest jakieś pojebane. No. I teraz możemy sobie poczekać. No, wychillujmy sobie, spokojnie. Nic się nie dzieje wcale. Nie, wcale. No. Stresująca muzyka. Wagonem, czy tam tym czymś jebło nagle. No nic się dzieje. To po prostu takie, no, dla jaj. Żeby wystraszyć gracza. To jest moment bardzo, bardzo dziwny. Naprawdę bardzo dziwny i przerażający. Dobrze, że o nim pamiętam. To mi się zesrał. No i maszyna tam była. Płynie na dół. Płynie na dół, kurwa. Na dół po prostu. Płynie na dół. Tak, oczywiście płynie na dół. Po prostu jest spuszczana na dół. To brzmi jeszcze gorzej. Ale co tam? Co tam? No tak, szukam swojego przyjaciela wilka i to jest Borys. Zostaw mi Borysa, okej? Biedny Borys. Co ty mu robisz? Co ty mu robisz? Cześć. Ja też chcę do domu. To zawsze sobie powtarzam w szkole, gdy jestem w szkole. To takie, ja chcę do domu! Ja chcę do domu! Kurwie, puśćcie mnie do domu! Nie mam sił, żeby z wami tutaj, kurwa, siedzieć. No. No to tak sobie powtarzam w szkole. Puśćcie mnie do domu. Pam. Spadki FPS-ów. Aż musiałem sprawdzić, czy mi się jeszcze nagrywa. Takie spadki FPS-ów są. Ja się na was nie patrzę, wiecie co? Ja spierdzielam są. Nie ma na co patrzeć. Znowu sprawdzę, czy mi się nagrywa. Wiecie, ta gra właśnie miała to w sobie, że jeśli są spadki FPS-ów nagle, to przestanie mi nagrywać. I jest właśnie... To jest głupie i musiałem sprawdzić. Ale jest lepiej, jest zajebiście. Jest Bandit, oczywiście, no tak, to troszkę się cykłem. A tylko troszkę, kolego, wiesz, jakby... Spierdalej. Okej. Okay. Gdzie idę? Kurwa, w złą stronę idę. Okej. Okay. Ventilation. FNAF SL, okej. Okay. Spoko. Jak tam bym spadnął, to bym znowu zginął. Jakby znowu. No, znowu mógłbym zdechnąć. Ten napierdala głową w ścianę. Typie, przestań. Nie porzucaj swoich sił, marzeń. Halo. Masz nadal hopes and dreams. Dobra? Nie porzucaj ich. Nadzieje i marzenia muszą zawsze być przy tobie. Więc przestań napierdalać w ścianę. Okej? Okay? Okej. Okay. Czuję się, bym mówił do siebie, XD. Jakby... jakoś... No, w pewien sposób mówię do siebie. Ale nie w tym sensie. Cześć, ty mały. Bendy. Idziemy do góry. Zaraz Ali coś powie. Nie? Tu zazwyczaj... Czy tu zazwyczaj chyba Ali coś mówiła? A, okej.
Jak nie chcesz gadać, to nie. Nie zmuszam cię do gadania. No, typ buduje atrakcje, tak dalej, zbudował pierdalny park rozrywki. Ja twoją historię znam, typie. Ty twoje park rozrywki, gdy później cię wypierdolili z firmy, a ty się zemścisz, nie? Ty... Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. No, od razu spadam, muszę spamować. The Great. Od razu mi się przypomina. The Great Papyrus. The Great Papyrus. Czego nie mogę zeskoczyć z barierki? No. Nie zeskoczył. Po co mi dają opcję skakania, jeśli nie mogę... Patrzcie no, jak ty... To ma sens. To ma tyle sensu, że... Niezłe wejście. Dobra, niezłe wejście. Cześć, Bendy. Okej. Okay. Teraz mamy Bendy Land. Bendy Hell. Piekło Bendiego. Okej. Okay. Tak. Będziemy grać w gry. Będziemy grać w gry. Okej. Udało się za pierwszym razem, jestem zajebisty. Ja tu miałem... Dobra. Ej, tu jest kość. Mogę wziąć kość? Nie mogę! Albo? Nie, nie mogę, na pewno nie mogę. Fuk! To będzie ciężkie. Chyba. Może mi się udać. Spokojnie, spokojnie. No kurde, nie! Nie uda mi się już. Ta piłka jest upośledzona. Albo raczej Henry. Rzuca tą piłką. Jak pojebany. To nie mów, że to stoi, nie? Ja to zbiłem. No ja... Ja pierdolę. Ale jest dobry dźwięk, więc jest dobrze. No trafaj. No ja pier... Ja naprawdę muszę... Okej, mam pozytywny dźwięk. Ja tego nie będę... robić na maksa, nie? Hu hu hu! Creepy motherfucker. Okej. Ja stąd wychodzę. Zapis. Zapisujemy. I idziemy dźwignię. Idziemy za świecącym kablem. To nie jest aż takie trudne. Okej, okay, lag. OMG. A co się teraz otworzyło? Tu coś otworzyło się? Może? Tu? Nie, gdzie to się otworzyło? Halo? Halo? I don't know, gdzie to się otworzyło. No tu się otworzyło! Boże, jestem ślepy, naprawdę. Bum! I oni... Idą za dźwiękiem? Halo? Ej, wy powinniście tutaj teraz podejść, nie? Co za typy? Zabieram zupę. A to akurat połknąłem. To akurat wziąłem. Weź, no weź to. Okej. Okay.
Okej, oni tam stoją jak debile. Nie chcę stoją. Na razie. Ja sobie zabieram te zupki. I zaraz będziemy rzucać. Zaraz będzie taktyk. Będzie 500 IQ. Tylko chwilka. My się ruszyli? Nie. Robią dźwięki jakby... Nie wiem. I tam stoją jak pojebani. Wróćmy to tam. Jak daleko oni pójdą? No niedaleko. Dalej proszę. No dlaczego? Jebani. Wy mnie nie widzicie. Idźcie tam. A mnie tu nie ma. Okej, jestem sneaky. Spokojnie. Sobie. No spokojnie powiedziałam, nie płacz. Ja pierdolę. Zamknij mordę. Okej, to zabieram. Mogę to otworzyć? Tak, mogę. Ja tu nic nie ma. Ja pierdzielę, jakiś kaczon. Kaczor Donald. Funtime Bandy. Budują, kurde, nawiązanie do FNAF-a. Dobra. Spokojnie, mnie tu nie ma. Nie wiem, po co to jeszcze zbieram. Tam. No i mnie zauważyli, ale nie mogą. Oni są upośledzeni, oni nie potrafią chodzić po schodach, nie? Oczywiście. Co za debile. No nie, ich debilizm nie boli, nie? Ale okej. Lepiej, żeby byli debilami, niż żeby byli zbyt inteligentni. Gorzej, gdyby byli jeszcze mądrzejsi niż ja. To by było... dopiero straszne. Bardzo straszne. Co ja teraz otworzyłem? Czy ja teraz otworzyłem, czekajcie, co ja otworzyłem? Otworzyłem to i to jest... No nie. Mogę się wrócić? Ja chcę się wrócić. Nie mogę. A chciałem zapisać. O mój Boże. Okej, to ja chyba muszę zawalczyć z tym bossem teraz. Tak jakoś czuję. Okej. Chciałem zostawić to na kolejny odcinek. Ale zapomniałem, które drzwi to są. I mi się zamknęły. Dobra, zrobimy to jeszcze w tym. A w kolejnym... będzie kolejny boss. Bo tutaj ten chapter ma dwa bossy. Tak, to jest ten typ, który stworzył park Bendy Land, czyli Bendy Hell. I on stworzył
to coś. Jego masterpiece. No, tą karuzelę. I to jego... jego park. Nie? Jego... No i typ dalej tu jest, dalej tu siedzi, dalej tu dosłownie jest w tym... w tym czymś. Dobra, rozwal to. Okej. Okej, rozwalone. I musimy powoli rozwalać nogi, takie, no te kolczyny jego, którymi nas oczywiście potrafi zbić. Okej, szybko, bo mnie zaraz pierdzielnie. Okej. No nie, mogę nie zdążyć. No i nie zdążyłem, ała, boli. Okej. To jest trochę, jakby, nie wiem, dziwny boss. No zbij to. Dlaczego to... Co tu mnie blokuje? Nie rozumiem, co mnie blokuje. Czy to te małe gówna na podłodze? Okej. Typie, naprawdę? No nie umiem tam wejść teraz. Z drugiej strony. Chyba, że... Nie, ja tu nie wejdę. Tutaj muszę wejść. O! Ała! Rozwaliłem mu łapę i się... No nieźle. Nieźle się wkurwił. No okej, okay, tamta... Z tamtej strony to mi nic nie da. A z tej strony już tak. Boże, te lagi. Już don't. Ten boss jest, no, naprawdę dobrze zrobiony. I jest bardzo tutaj dużo partikli, takich, tak, takich efektów, no. Wiecie, o co mi chodzi? To tak trochę, no, laguje. Okej.
kolejna. Jeszcze dwa mu zostało. To nie jest aż takie trudne. No jednak jest. No typie, chodź tu. Naprawdę? No kurde, myślałem, że się zatrzymał. Teraz. No ała. Co mnie bijesz? Nic nie robię, spokojnie. Tutaj, this is my chance. Dobrze. No i co, typie? Było zadzierać ze mną? Nie. No i dobranoc. Ło! Jak się wszystko poprawiło, jak się płynnie zrobiło. Pięknie. Okej. Okay. Cudownie. Ale czy ja... Ja tu chyba miałem dźwignię, nie? Jakby po prostu tak wyjść. Tak, ja tu miałem dźwignię. Już bym zapomniał. To by było... To by było głupie. Zapomnieć o dźwigni. Tak po prostu wyjść, a później... What? Co teraz? No ale okej. No zazwyczaj jestem takim debilem, ale no... Nie tym razem. Dobrze, teraz idziemy znowu na za kablem i skończymy sobie odcinek, zapiszemy. Będzie git. O, tutaj. I tam się otwiera... Tu się otwiera ostatnie przejście. Dobra. To jeszcze zapiszę. Żeby było dobrze. No. Wiecie, no po prostu trzeba zapisać. Żeby to wszystko no nie poszło sobie w luj. Żeby było dobrze. Żeby było przyjemnie. I żeby odcinek się przypadkiem no nie zepsuł. No. Więc... Dziękuję wam za oglądanie. Mam wrażenie, że ten odcinek też jest trochę krótki. Ale co tam, jakby... Czemu by nie? Krótsze odcinki też się fajnie ogląda. Może i nawet lepiej niż jakieś strasznie długie. Kto wie. Więc no, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa i cześć. Pa!